wszystko poza eksploracją. Dzisiaj postanowiłem nagrać kolejny odcinek. Coś tam mam w plecaku, co wam chcę pokazać. No tam. To wszystko przygotowane. Kabelki, zaraz podłączę sobie prąd, bo mam mało baterii. Tu też już przyszykowane moja SJ-ka i piesek. Także zaczynamy. Przyjechaliśmy na BP. Będziemy tankować bestie. Dzisiaj będzie za tylko 24 funty. Zobaczymy, ile z tego paliwa będzie. Nektar karta na punkciki. Paliwa zostało mi na 39 km niby. Aż te rezerwy pewnie ze 100. Błąd tylnych świateł, cofania. Weźmiemy zwykłą dieselkę. Jest po funt prawie 19, funt 18, funt 18.9. Jeszcze 1, 2, 3. Dwadzieścia cztery.
podsumowanie zakupów. Jest Paragon. Tak, Milton Keynes na Bletchley. Za 20 litrów i prawie 200 ml zapłaciłem 24 funty. Niby jest to 100 zł. Ale tak jak w Polsce zarobisz łatwo 10 zł na godzinę, tak samo tu zarobisz 10 funtów na godzinę i paliwo masz za 1,18, a nie za teraz chyba 4,50, coś takiego. Także 2 godziny pracy i masz 20 litrów paliwa. Dobra, jedziemy w fajne miejsce. Dzisiaj jak widać jest bardzo słonecznie, gorąco. To nie jest product placement, ale Kubice Team Energy Drink Engine sobie wziąłem, fajne, zimne. Tak, tylko muszę skończyć nagrywać, bo nie mam ręki, żeby otworzyć. Wychodzę z funciaka. Zapłaciłem oczywiście funt. Kupiłem jedną rzecz. Heavy Duty Kodak baterie. Zobaczymy, czy takie Heavy Duty. Jest więcej mocy, ponoć tu pisze. 3 lata gwarancji? Nie sądzę. Czy to po 5 godzinach mi przestaną działać te baterie? Chyba że 5 lat od produkcji, że mają wytrzymać, nie wylać i tak dalej. Co tu pisze? Używać zgodnie z instrukcją, plus minus, nie wrzucać do ognia, nie połykać. O, dobrze wiedzieć. Nie używać starych i nowych baterii różnych typów razem. Wyprodukowano w Chinach oczywiście, importer FHU Leszczyński, ulica Spółdzielcza, Włocławek. No zobaczymy. Polacy robią biznesy za granicą. Importują baterie z Chin i sprzedają w Anglii. Musi się opłacać, skoro tak robią. Widać, auto nie ma najmniejszego problemu, żeby wyjechać pod taką stromą górę. Momentu obrotowego ma około 700 Nm, także idzie jak czoł. Oczywiście diesel, więc na tyle nie ma momentu obrotowego. Bajeczny, proszę.
kul golfowych. Nie wiem, czy widać, tam ludzie chodzą. Tam. Chyba nie widać. Chodź, chodź. Od razu chłodniej. Dobrze. Statywik. Engine. Kluczyk. Nara. Zapomniałem was wziąć ze sobą. Jesteśmy na Woburn Sands. To jest taka wioska. O kurde. To jest taka wioska w Milton Keynes, bogatsza. No w sumie osobne to jest miasteczko, ale jakby przynależy do Milton. A tu mchy i paprocie. Pójdziemy w jakieś dogodne miejsce. Pokażę wam statyw Q555. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, proszę wiadomość prywatną. Około 10 osób, jak będzie zainteresowanych kupnem takiego statywu, to mogę wysłać z Anglii. Tak, żeby mi się wszystkie koszty zwróciły. Ktoś w Polsce sprzedaje takie same statywy. Widziałem. Ktoś z Lublina. Jakaś strona internetowa z fotografią. Miał za 360 zł te statywy. Ja mogę oczywiście lepszą cenę dać. Tak, żeby się zwróciło i żeby było parę groszy na jakieś eksploracje. Jeszcze nie wiem, jaka cena. Ktoś będzie zainteresowany, napisać priv. Zależy, ile osób będzie chciało. Im więcej, tym taniej. Bo to jeszcze muszę wysłać do Polski kurierem. I w Polsce mój współkompan rykowiska roześlę do was to, bo nie ma sensu wysyłać 10 osobnych paczek z Anglii. Wyślę jedną, a on to roześlę już do was. Myślę, gdzie to nagrać. Może tutaj? A może tam dalej? Czy dla was to jakaś różnica? Nie wiem.
dla mnie chociażby światło, żeby tak słońce nie świeciło w telefon. Kurde, kamyka mam w bucie. O, jakiś grzybek. A tu trujący. Myślałem, że maślak. Tu w Anglii raczej tak nie chodzą na grzyby. Bo u nich mushroom są w sklepie. Nieważne jaki grzyb, mushroom to mushroom. Przeważnie to jest pieczarka. Dobra. Tu sobie ustawię. Tu mam stanowisko. Korzonek jakiś.